powalczyć z najlepszym, w tej chwili z najlepszym w kraju, z Tomkiem Golowym, z samym Ermolenką. Macie dobry, bardzo dobry zespół i wszystko będzie zależeć od dopasowania naszych motocykli oraz od naszej dyspozycji dzisiaj. Wierzę, że będzie ciekawy tutaj pojedynek dzisiaj. Z jakim nastawieniem leszczyńska młodzież przyjeżdża do mistrza Polski, to do Bydgoszczy? Ja jeszcze tutaj nie startowałem w Bydgoszczy, dopiero będę pierwszy raz startował. W lidze dopiero jeżdżę od tego roku i nie wiem, chciałbym wypaść jak najlepiej. Przeciwnik jest wymagający, chcemy z nim powalczyć na normalnym, twardym torze. Ja jestem pewien, że dam sobie dzisiaj radę, że nie będzie tak jak ostatnio, przynajmniej na pewno będzie lepiej i tyle. Jak więc z przedmeczowych zapewnień wynikało, ani leszczyńska, ani bydgoska młodzież nie zamierzała być tylko tłem dla swoich starszych kolegów. Rzeczywistość jednak okazała się bardziej brutalna. Osłabieni brakiem Grega Hancocka goście jak zwykle mieli mocne oparcie w 36-letnim Romanie Jankowskim, który zdobył 10 punktów, i Zenonie Kasprzaku 9. Reszta pojechała przeciętnie i poza młodzieżowcem Jonderem żaden z leszczyńskich zawodników nie był w stanie zagrozić polonistom. Wśród gospodarzy prymy wiedli Tomasz Golob i sam Ermolenko po 15 punktów i Jacek Golob 12. Odnalazł się też Eugeniusz Skupień, który kilkoma szarżami z trzeciej czy czwartej pozycji zaskarbił sobie wiele sympatii u bydgoskich kibiców. Zawiodła niestety bydgoska młodzież. Bonin w dwóch startach punktu nie zdobył. Kornacki tylko jeden. Kamiński, zastępujący obu, pojechał lepiej i przywiózł swojej drużynie 4 punkty w 3 biegach. Poloniści w całym spotkaniu przegrali tylko jeden, 9 wyścig, a to za sprawą Pawła Jondera, który na mecie wyprzedził Jacka Goloba i Romana Jankowskiego. Eugeniusz Skupień punktu nie zdobył. Jacek Golob był natomiast bohaterem wyścigu 14. Po fatalnym starcie polonistów na prowadzenie wysuwają się Kasprzak i Baliński. Bydgoszczanin nie zamierza jednak tanio sprzedawać skóry i już na drugim okrążeniu wyprzedza zawodnika Unii. Zenon Kasprzak jeszcze tylko przez 300 metrów jedzie na prowadzeniu. Trzecie okrążenie już jako pierwszy rozpoczyna Jacek Golob. Walczący w tym czasie Kornacki także wyprzedził swojego rywala i zamiast 1-5 zrobiło się 4-2 dla gospodarzy. Z pewnością bieg ten był ozdobą zawodu. Bardzo ciekawy był też wyścig 15, potwierdzający przewagę bydgoszczan w całym meczu. W biegu tym zobaczyliśmy Zbigniewa Krakowskiego w kasku białym, Romana Jankowskiego w żółtym oraz Tomasza Goloba w czerwonym i Eugeniusza Skupienia w niebieskim. Spod taśmy jak rakieta wyskoczył Golob i natychmiast objął prowadzenie. Skupień natomiast, który został na starcie, rzucił się do szaleńczego pościgu za unistami. Już na pierwszym okrążeniu minął Krakowskiego, by na drugim wyprzedzić drugiego z leszczynian, Romana Jankowskiego. Prowadząc spokojnie swój motocykl za Tomaszem Golobem, dowiózł do mety 2 punkty i gospodarze wygrywają 5-1, a cały mecz 59-31.